Dobrze Rakoczy, prostopadle i świetnie Kowacewicz, ale dobrze. Bardzo dobry ma ten początek roku, co potwierdza znakomitym podaniem szansa. Tudor chyba za długo zwlekał z tym zagraniem, a i tak na koniec akcji podniesiona chorągiewka asystenta. Papa Nikolaou, oj! Jeszcze Rakoczy przed szansą! Rakoczy, gol! 1-0 prowadzi ekipa gości. Rakoczy tak jak przy Łazienkowskiej wykorzystuje błąd przeciwnika i to pasy mogą się cieszyć z prowadzeniem. W tamtym roku jeszcze z Legią i Strakowią. Świetnie Iwi Lopez do boku, do grana piłka! O jest. Ależ... Przepraszam za obronę rywala. Teraz kolejna strata, uderzenie. No, nie ma łatwego życia, Rupa. Raz jeden, raz drugi. Jean Carlos. Na lewą nogę jest z nim Rupa, ależ tam był to przed. Nowak. Nowak, tutaj Gutkowski w ostatniej chwili. Mało. Tudor prostopadle do Gutkowskisa i gol! Teraz się przełamuje Gutkowskis i tym razem mamy asystę Frana Tudora. Wyrównanie, 38 minuta. Z Tudorem znowu. Iwi Lopez mięciutko w pole karne, ależ się złożył Gutkowskis. Ależ teraz piłkę odpanował Nowak, teraz Gutkowskis w kierunku Nowaka, zabrakło przez własne pole karne. Gutkowskis, Koczerchin. I będziemy mieli pierwszy rzut. Nował. Arsenicz, jest Jean Carlos. Jeszcze szansa dla Gutkowski. Tudor w pole karne, ale tam zabrakło, żeby ktoś zamarkował strzał. Iwi Lopez, on może uderzyć lewą nogą i widzimy, że zagranie Papa Nikolaou. Tudor na bliższy słupek, piłka przepuszczona i Bartosz Nowak trafia do siatki. 59 minuta, 9 gol, 8 dla Rakowa, autorstwa Nowaka. Rati robi swoje. Atanasow. Jakiś inny pomysł. Kapa, ależ on ma uderzyć. Iwi Lopez. Iwi Lopez. No! Doczekał się również bezpośrednio z rzutu wolnego. Iwi Lopez, fantastyczny strzał. Ależ teraz ładnie tę piłkę prowadzą jeszcze Iwi Lopez. Nowego zawodnika, tak nie jest. Kakabadze obok bramki. Cebula, Cebula, Cebula w pole karne. Cebula!